dobry na w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry na kanale. Rozpoczynamy dzisiejszy dzień. Zaraz ruszamy na śniadanie. Marcin wystrzelił jak z procy. Także za niedługo będzie na rogu, tak jak my tutaj nazywamy, na rogu. I no zobaczymy, co nam dzisiejszy dzień przyniesie, jak to będzie sytuacja wyglądać. Natalia ma bekę. No to my ich, a nie oni nas. No. Pamiętajcie. Takie coś dali Marcinowi. To jest nowy banknot. Zamiast 2000. No, podłożony między tysiaczkami. Widulek, widulek. No. Sprawdzać siano, pamiętajcie. Tak. Przeliczajcie przy odbieraniu. Mówią, że pieniądze to nie wszystko. I oszukali go. Ale bez pieniędzy to? No, tak. Dobrze. To co? Leniwy dzień, dzisiaj spędziliśmy go z księżniczkami, z Marcin, z Juny. W basenie olimpijskim. Byliśmy na tym basenie dużym. Jedziemy teraz coś zjeść, bo tutaj raz, że drogo, a dwa niedobrze. Jedziemy sobie do Laotańskiej. Taki dzisiaj dzień, że nawet się nie chce. Nic się nie chce człowiekowi, tak. Kolejna akcja policji. Ja pamiętam, ile to zajęło policjantom w Phnom Penh, gdy mieszkaliśmy pierwszy raz. Tydzień czasu im dali na zmianę po prostu. Tak, a później wchodziły restrykcje. I zaczynali po prostu $10 brać od kasku i wtedy wszyscy już mieli kaski. Nawet znaczy, małe dzieci, pamiętacie? Dziewczyny nadal. Tutaj jest wiele razy widać policję, która stoi tak jak tutaj. Wyłapuje jakąś osobę, która jedzie bez kasku. Tam w oddali, jak swój dociągnąć, tam są kolejne osoby. Co jedzie? O! No słucham. A to jest tego z pięciogwiazdkowego tego hotelu. Tak. No. Piękne klasyki tutaj jeżdżą. A wracając do tematu. Tutaj stoi policjant, który przez papugę wyłapuje osoby jadące bez kasku. A tam jest już większa grupa policjantów, którzy dowalają mandaty. I na wielu ulicach to widać. Często się to zdarza, że przyjeżdżają ekipy z Phnom Penh, to pokazujemy. No ale tutaj jest masę ludzi, które przyjeżdża z okolicznych wiosek. No i później są ząbki. Trudno. Co robić? Jak żyć? Jak żyć, panie premierze. To odpalam? Co odpalam? Ty odpalasz kamerę czy nie odpalasz? No można, lenistwo może być lenistwem, ale pieska trzeba jechać nakarmić. Także ruszamy do śmiecha. Zobaczymy, fajna pogoda dzisiaj jest. Taka akuratnia. Dobra, poczekaj, czy ja wziąłem klucze? Oczywiście skleroza, chyba nie. Mnie zaraz przewróci. Przeciąć. Już wszystko jest. Zaraz zobaczę, czy to. Uła, to wszystko, co ostatnio tutaj przywiezione, to wszystko zjedzone, nie? Ziomula. Teraz ci dziewczynę załatwiliśmy na wyżerkę. Na pewno. Właśnie, gdzie jest? Tutaj widzieliśmy już kilka psów się takich kręci. Chyba zaczynają wyczuwać, że coś tu przywożą, to może coś im skapnie. Ale jak pelikan. A zaraz będzie zachód słońca, to zaraz pojedziemy sobie zobaczyć gdzieś, czy fajnie widać. Och je. Daj mi też dłoń. Śmiechu cały zakurzony, on jest, leży tam. Jedzenia dotknęłam niechcący i po prostu on cały. Leży tam, pani teraz pokazuje palcem, że pani pokazuje, o, synowi.
syn przylatuje, córka też. I pokaza... Oni się uśmiechają. Oni się uśmiechają, już wiedzą, bo barangi śmieje. Przyjeżdżają, stałe jedzenie tutaj dla tego. Dla śmiecha. Tutuś malutki. No, w cinach. Tak, ale w ogóle taki się zrobił, taki mięsisty, już jest inny. Już ta sierść tak inaczej wygląda. Dobrze, ja jestem szczęśliwa, no. Po prostu jak go widzę szczęśliwego, teraz to, już, to jest. Tak, no najważniejsze, że ja, ten początek to był, my tutaj nie wszystko pokazywaliśmy, ale początek z tym jedzeniem, to była nerwica na maksa, no po prostu nie widzieliśmy co i jak. Ale uczyliśmy od samego początku, jak do nas przychodzi, że my różne jedzenie tam mu dajemy, no tak. I przyzwyczajaliśmy go, że no o, nic mu się nie dzieje, nie? Karaoke, tarara. Karaoke. Co robić, o. Tu jest śmiecha pan. Proszę bardzo. Ulubiony dzieciak jego. Tak, tak, tak. O, bardzo się lubią. Sportowiec, widzę sportowiec. No tak, to proszę bardzo, idzie. Hi, today. Come on. Dobra, to śmiechu sobie tu je. My zaraz będziemy ruszać na zachód słońca. No i tak się stało, że przyszły właścicielki. Stoimy tutaj, właśnie rozmawiamy o tym, że dawno nas nie było. No my byliśmy w sensie, ona mówi, że tam. A my tam już nie mieszkamy. No. Po prostu. No ale przyjeżdżamy czasami, także nas widzą. Proszę bardzo. Całe towarzystwo się zebrało. O, ten przyjedzie, zakurzy. Chodź, Natalia, uciekamy, bo zaraz będzie tu zadyma. Właśnie w takiej scenerii, w takim plenerze sobie stanęliśmy tutaj, byliśmy u śmiecha. Słońce już jest. Słońce jest już za chmurami. Zaraz zrobi się taki piękny kolor. Lubimy przyjeżdżać właśnie na takie miejsca. No pole ryżowe, tu jak widać, zalane wodą. Pojawiło się masę. Dużo pytań, bo zaraz masę. To... Lepiej tam zejść, także były pytania o jak wyleczyłem swój żołądek. No nie ja wyleczyłem, po prostu oddałem się w ręce Natalii. To nie było tak, że wziąłem dwie pigułki i już. To był cały proces, przede wszystkim zmiana towarzystwa. Podziękowałem tam, gdzie właśnie duża część nerwów, bo to też nie tylko jedzenie, ale duża część nerwów, która wchodziła, przychodziła do mnie, no po prostu zerwałem z tym całym, zmieniłem na siłownię, zmieniłem w ogóle towarzystwo, zmieniłem wiele, wiele rzeczy i otworzyłem się na zioła, w które absolutnie nie wierzyłem, że coś takiego, ale otworzyłem się na te zioła, zacząłem to pić. Najpierw Natalia mnie oczyściła, bo żeby zacząć leczyć, to trzeba najpierw się oczyścić, także najpierw mnie oczyściła. Jakimi to było ziołami? Wrotyczem. Wrotyczem, między innymi. Uspokoiłam twój stres. No tak, no przede wszystkim trzeba było właśnie... codziennie zestresowane, no to i tak. Mnie się udzielało, bo ja wyczuwam te stresy u innych, czy złość. Znaczy to ogólnie człowiek czuje. Po prostu mnie to obchodziło. No, ale inaczej, my jesteśmy... Jesteśmy zbudowani w dużej mierze z wody, no wyczuwamy wibracje, jak wchodzicie na dyskotekę, jest dobry beat, czujemy to, tak? Jak na przykład wchodzicie do pokoju, gdzie siedzi 10 osób, od razu wiecie, że o tobie rozmawiali, co nie? Że coś nie tak jest. Skąd my to wiemy? No wyczuwamy, po prostu mamy jakieś fale i tak dalej. No i jak przychodzicie do domu zdenerwowany, zły, nawet się nie mówi, nie rozmawia, bo dwa, Natalia nauczyła mnie rozmawiać. Masz problem, to się rozmawia. Wyjaśnia się ten problem. We dwoje to lepiej jest, to wszystko jakby łatwiej jest we dwoje, ale jak się nie rozmawia, no to po prostu jedna osoba nie rozumie, co jest grane. Ode mnie z nerwy przechodziły na Natalię, no bez sensu. No także to był cały proces i to trwało ile? Z rok? Rok. I piłem te ziółka,
I słuchajcie, no ja w tej chwili po prostu nie mam żadnych problemów z tym. Jem co chcę. Jak mam jakieś, nauczyłem się też, jak coś mnie zaczyna denerwować, to po prostu zmieniam miejsce. Nie mam z tym żadnych problemów. Po prostu. Nie mam problemu wstać i wyjść. Wstać i wyjść, dziękuję. Albo nie iść tam, gdzie mogę się denerwować. Po co mi to? No, bez sensu. Także unikamy z sytuacji stresowych albo które nie lubimy. Uspokaja to wszystko, no i pijemy zioła. No, mamy różne. Natalia wzięła jak. Mój, dla mnie, mój faworyt, który mnie wyleczył, a w Polsce, bo to ja miałam swoje problemy tam w Polsce i też stresowo, i coś tam się działo właśnie z organizmem, i zaczęły mi wypadać strasznie włosy, rozdwajać paznokcie. No, szereg jakichś tam problemów i weszłam do jednego zielarskiego. I dziewczyna powiedziała, ale to był po prostu zielarz z prawdziwego zdarzenia. No dziewczyna po prostu ogarnięta. I ona powiedziała, mówi, czarciej żebro. Mówi, to ci pomoże i na problemy skórne, i na włosy, oczyścić... Czarcie żebro? Tak. Czarcie żebro, słuchajcie, no, ja nawet o takiej nazwie nie jeszcze robiłam napary. Dużo tego zioła wsypywałam, tam 6 zł, kosztuje całe opakowanie. To bardzo dużo tego ziela wrzucałam, parzyłam to przez pół godziny i dawałam sobie do kąpieli, wrzucałam sobie do wanny, ja się w tym kąpałam, no tak, czyli tylko, przez skórę szybciej. Tylko to też nie jest, że my komuś coś zalecamy nagle, nie są żadne porady medyczne, absolutnie. Ale nawet tutaj... w internecie można no tak, tak. Jak używać ja, pytanie ziół. Było, co mi pomogło, odpowiadam, ale nie żebym ja komuś tu... Jestem przykładem, że można to wyleczyć, ale nie jestem absolutnie osobą upoważnioną do tego, żeby komuś coś doradzać. No, ale każdy zielarz, jeśli będzie nawet próbował podjąć walkę o zdrowie państwa, to na pewno zapyta się, czy pan robił, czy pani robiła badania. Jeśli nie, to on powie, proszę zrobić mi takie i takie badanie i proszę z tym przyjść. I ja robię, robią mieszanki, zielarze specjalne. Ale no to każdy według swojego trzeba to wiedzieć. Okej, tutaj włączyli, także skończyła się kontemplacja, medytacja, bo włączyli swoją khmerską muzę. Proszę bardzo. Tu z pola ściągają krowy. Tutaj zaraz wam pokażę, na co my sobie tutaj patrzyliśmy. Pola ryżowe. Tak, no mam nadzieję, że wy też słyszycie, albo nas nie zagłuszają. I tutaj masę ludzi, nie przed... I teraz tutaj przyjeżdżają sobie ludzie, nie wiem, czy będziecie widzieli, tam jest samochodem. To jest kolejna para, tam są i stoją sobie, siedzą Khmerzy, oni przyjeżdżają, to jest właśnie to, że Khmerzy przyjeżdżają sobie w takie miejsce rodziną i robią sobie piknik niedzielny, siadamy i oczywiście jak nie napierdziela ten, ale bezstresowo zmieniamy miejsce, jak zaczyna denerwować. No spójrzcie na te piękne kolory i super pogoda dzisiaj. Proszę bardzo, przyjechaliśmy sobie tutaj do parku przy Pałacu Królewskim. Znacie to miejsce doskonale, ale co tutaj pomontowali? Spójrzcie, lampki kolorowe, poobświetlali to wszystko. Ja wam powiem, że no, widać, że tam się świecą lampki też, bo zawieszali tego wszystkiego. No, muszą coś robić, żeby ściągnąć tutaj... No, z
turystów. Lampami nie ściągną ludzi. To samymi lampkami oczywiście, że nie ściągną turystów. Ale klimat robią. No coś musi być. Tutaj grają w Zośkę. To wiemy. A tam po drugiej stronie... Mam nadzieję, że za dobrze muzyki nie słychać, ale jest... Jak to nazwać? Aerobik? O. Jeden, się zlękłem czegoś. A tutaj jaszczurka mi przeleciała. Kurczę. Po stopie mi przeleciała jaszczurka normalnie. Przestraszyłeś się. No, nie jest to normalne. Chciałbym zobaczyć ciebie, jak skaczesz. Ja, jaszczurka jaka wielka. Zobaczcie, co tu mają za... Psiarze wychodzą. A gdzie ten łazi tam? No na krzakach jest. No faktycznie po krzakach chodzi. Dobra, nie? Pimpek na drzewny. No zobaczcie, normalnie chodzi po krzakach. Ja się załatwia na czoło. Ale czar. No wiewiórka normalnie, jak wiewiórka. Ale to jest tak gęste, że to może sobie po tym uchodzić. Okej, okay. A tam co? Tam panie ćwiczące. No nie możemy podejść, bo muzyka oczywiście łupie na maksa. No ale ćwiczą, przynajmniej się ruszają. Tego? A to nie jest, a ty co on tak zarzuca? Z którego filmu? Bo kojarzysz? Ty, no właśnie. No? A, Men in Black. Men in Black, tak. Był. To też? No przechodzą sobie ludzie z pieskami, także jest okej. Okay. My pospacerujemy sobie chwilkę. Pani ucieka pieskowi i piesek jest... No dobra, to idziemy sobie tutaj odpoczywać. Niedziela, leniwa. A tam nietoperze. No nie wierzę. Taki na szybko przerywnik, tutaj pokażę jedna grupa, panie ćwiczą tempo, a tutaj grupa druga, dużo większa, no i troszeczkę inaczej trener ułożony ma ćwiczenia. Nieważne, może dla kogoś to wyglądać komicznie, może to wyglądać śmiesznie, ale słuchajcie, przede wszystkim ci ludzie wychodzą z domu, wstają z foteli i po prostu zaczynają się ruszać. To jest najważniejsze, no dla zdrowia poruszać się, no coś i najlepsze to jest, w różnym wieku tu są osoby, naprawdę jest tutaj taki pan, no emeryt na pewno, jeden, drugi, trzeci i są tutaj do tego młode dziewczyny, no dla każdego coś odpowiedniego. A my przejechaliśmy no kilkaset metrów, słuchajcie, stanęliśmy tutaj na Riverside. Miejscu takim, o właśnie, zbudowali takie pomosty. Może to nie jest najlepiej wykonane, zrobione, ale jest. No fajnie, ale jest. Często ten, tak. Wpadam na kawę, siadam sobie. Albo właśnie tutaj można sobie wypić kawę w ciągu dnia, bo jest fajnie zacienione, a teraz wieczorami, spójrzcie, no piękne lampki porobione. Wszystko jest takie romantyczne. Młodzi tutaj swoje miejsce znaleźli. Mała lala, normalnie kolanka wygląda. Ding, 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 ding. O. Jak Biedronka, proszę bardzo, ale torebka musi być, co nie? Już dama od małego, uczona. Jak być damą? Dama bez torebki się nie liczy. No właśnie, tutaj dużo młodych par przyszło. Po drugiej stronie też jest street food i podobne pomosty, także rzeka nabiera jakby nowego wizerunku. Dobrze, dobrze myślę. No, żeby tylko jeszcze to było posprzątane, no ale nie można mieć wszystkiego. No jest lepiej, naprawdę jest lepiej. Tak, no nie można mieć wszystkiego. Mała jak ten, no przecież no maleńka. Nie mówię, że torebka musi być od małych. A mama. I ona od razu się wita. No maleństwo, ona no już tak. Wie, że musi się tak przywitać, no tak, nie? Tak. Ufota. No okej, tu można sobie... pospacerować. Na wieczorne? Tak. No i minęła nam spokojna niedziela. Bardzo spokojna, a to najważniejsze, bezstresowo.
byliśmy tu, tam i ówdzie. Dziękujemy wszystkim za wiadomości. Staraliśmy się, Natalia starała się odpowiadać na wszystkie. Już nowe podchodziły, ale to... Tak, także jeszcze raz powtarzam, my nie jesteśmy żadnymi ekspertami i to nie były porady medyczne, bo tutaj tematy się ruszyły naprawdę poważne, także dwa. Lekarz, to, że my na przykład, lekarz jest osobą kompetentną, która mówi i tak dalej. Z ziołami też nie ma żartów, o tym trzeba czytać, o tym trzeba, jest w internecie masę dobrych wiadomości. To nie jest tak, że jedna osoba jest wszechwiedząca. Sprawdzajcie sobie różne źródła. Tak, ale najlepiej pójść, skonsultować się do zielarza. No tak, tak. To są osoby kompetentne, także my nie absolutnie... Tak, oni są upoważnieni do tworzenia mieszanek specjalnych, ale po badaniach. On wtedy wie, co zrobić, w jakiej ilości w ogóle, no bo sami nie możemy tego robić. Ja też się konsultowałam z moją zielarką, więc ja nie brałam wszystkiego na własną rękę, a nawet jeśli coś się z Maciejem działo, to ja też się konsultowałam z moją zielarką, więc to nie jest tak, że o, ja wpadłam na pomysł, dobra, teraz leczę ziołami. No tak. Nie. To tak nie było, tak, dokładnie. Żebyśmy tutaj dobrze się zrozumieli. I także dziękujemy wszystkim za komentarze, dziękujemy oczywiście za lajki, nowym subskrybentom. Dokładnie. Nie odnosi się to, że przychodzą subskrypcje do tego oglądalności, ale jest dobrze. Nam jest, znaczy mogłoby być lepiej, oczywiście, że mogłoby być lepiej, ale przynajmniej mamy wyciszony, jest dobrze. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy dzień. Tak, bardzo dziękujemy. Znaczy, ja Tobie dziękuję za miły dzień, Ty mi dziękujesz za piękny dzień i Wam życzymy końcówkę dnia tak na relaksie. Tak na relaksie. Także dokładnie. Niech Wam się darzy. Dokładnie. Błyska, hej. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Hejka.